Więc jesteśmy na Cycedzie. Trochę się baliśmy, że będzie burza, trochę nas spadało. Zapowiadają, że burza będzie za godzinę 20. Ale dużo jest ludzi, dużo jest hajkujących osób dookoła, więc tak. Myślę, że może tragedii nie będzie. Nie jesteśmy tu sami. Przyjechaliśmy i pierwsze, co było widać, to faktycznie całą górę w pełnej krasie, bo było słońce, nie było jeszcze chmur. Potem zaszły chmury, jak przyjechały kolejne kolejki, już widziały tylko chmury. I stały, i czekały. My też czekaliśmy, ale już mieliśmy parę zdjęć, więc przynajmniej tyle. W każdym schronisku mają tutaj dobrą kawę. W ogóle te schroniska są takie wypasione, że głowa mała. Full wifi. Przychodzę do schroniska i otwierają mi się drzwi automatycznie. No dobra, to schronisko jest akurat takie bardziej turystyczne. Nie takie... Chciałam powiedzieć, że nie takie wysokogórskie, ale my jesteśmy na 2500, więc no. To chyba był błąd. Jest wysokogórskie, tylko że tutaj wszystko jest wysokogórskie. Tylko że to jest mocno dostępne, tak? To jest taki teren bardziej dostępny niż trećmy, teoretycznie. Chociaż tam można dojechać samochodem na parking, a tu trzeba wjechać gondolką, albo przyjść na własnych nogach, albo wjechać na rowerze. Kilometr w górę. Stacja kolejki, z której przyszliśmy. Gondolka kosztowała nas ponad 60 euro. Straszna cena. Szczerze mówiąc, jak porównasz tą cenę z wjazdem tu, że wjeżdżasz dwoma kolejkami, jedną taką gondolką, a drugą taką porządną koleją w górę, no tak. Która musi jeszcze podjechać, i porównasz to na przykład do ceny kolejki na Kasprowy, która jest też duża, tylko że w złotówkach, to nie jest takie dziwne. To tak naprawdę wychodzi po 15 euro za osobę, za jeden przejazd. Tak, i to zaczyna mieć sens. Wiadomo, i to w obie strony. Wiadomo, że to wszystko jest drogie, wiadomo, że tu wszystko jest drogie i za wszystko trzeba płacić. I kibel był za 50 eurocentów, a ja nie miałam, więc wrzuciłam korony. Natomiast mamy pewien pomysł na przyszły raz, jakbyśmy chcieli tutaj przyjechać na CCD. Mianowicie wypożyczyć rower na dole, dojechać do tego wyciągu gondolkowego, telepać się na górę z rowerem i zjechać stąd rowerem. To by było naprawdę coś epickiego. Ja się muszę nauczyć lepiej jeździć na rowerze, bo inaczej się z**nie na pyski. No ale jest pięknie, jest naprawdę pięknie. I są alpaki. Tak, karmiliśmy alpaki. Mają owce, króliki, kozy i dwie alpaki w zagrodzie tu przy schronisku. Wiem, że to jest super. Wczoraj się spaliliśmy. Ja mam cały czerwony nos. Maciej ma całe czerwone głowę. No niestety, jestem bardzo inteligentny i zapomniałem czapki w góry. Ale wychodziliśmy Miałeś w nocy. Wyłnianą. Więc wziąłem czapkę wełnianą, a potem zrobiło się chyba jakieś 30 stopni. Jest bardzo smaczne. Pysznanie. Cappuccino we Włoszech. I to jeszcze z takim tutejszym mlekiem. Normalnie nie piję mleka, ale jak tu jestem, to jakoś... Cappuccino. Zaczyna padać. No dobra, to co? Na razie.